ferie spędzasz? Co robisz w pierwszym tygodniu? Większość grałem w gry, grałem w planszówki i byłem poza domem na zakupach. A co się robi na feriach poza domem? Grałeś w piłkę? Była taka pogoda czy coś innego? Raczej gdzieś wychodziłem z domu na zakupy, do dziadka, mama mnie wywoziła gdzieś do kuzynowi. Jestem w Mosie chyba trzeci raz, układałem Lego i dzisiaj też grałem w kręgle i dużo uprawiam sportu. Jak tam Zosia na feriach? Jak wyglądały ferie w pierwszym tygodniu? W pierwszym tygodniu wyglądały tak samo i powiem szczerze, trochę zasady się zmieniły od tamtego tygodnia i było fajnie. Powiem szczerze, też jest fajnie i jest fajnie. A czyli w tamtym tygodniu też byłaś w Mosie na feriach? Tak, tutaj też byłam i były takie same atrakcje. I co, nie nudzi ci się, widzę? Nie. A co jest najfajniejszego na tych feriach, co jest szczególnie? To są dwie rzeczy. Czyli pierwsza to jest ściana wspinaczkowa, a druga to jest park trampolin. Radzisz sobie na ściance wspinaczkowej? Jak tam? Wcześniej sobie nie radziłam, ale teraz już jestem doświadczona i sobie radzę. To jest fajna zabawa i fajny sport, czy trudny? No, na początku moim zdaniem się wydawało, że to trudny sport, ale potem się okazało, że wszystko jest gładkie i fajne. Dzieci zadowolone, póki co, no niestety raczej już chyba śniegu nie uraczymy, natomiast mamy mnóstwo innych atrakcji, dzisiaj jest kręgielnia, jutro idziemy na ściankę wspinaczkową do Toyota Park, natomiast w piątek idziemy jeszcze na odskocznię na trampolinę. To jest taki wbrew pozorom długi tydzień dla dzieci, bo od rana do późnego popołudnia. Zaczynamy już od godziny 8, kończymy o godzinie 16, rano o godzinie 8.30 mamy śniadanko, podobnie jest z obiadem, gdzie mamy go o godzinie 14 po południu, zaraz po naszych zajęciach. Lubisz taki aktywny wypoczynek, czy raczej wolisz leniuchować? Lubię aktywny wypoczynek. A na co czekasz najbardziej na feriach, bo kręgle już masz? Co jeszcze was czeka w tym tygodniu? Odskocznia, czyli skakanie trampolina. To jest taka twoja ulubiona forma zabawy? Tak. Do jakiej chodzisz szkoły na co dzień i uprawiasz jakiś sport? Chodzę do szkoły numer 15 w Opolu i uprawiam sport na WF-ie i dużo biegam na korytarzu. Lubię też spędzać czas z kolegami. Ja nie lubię się za bardzo nudzić. I zawsze albo wychodzę na rolki, albo gdzieś idę z tatą na bolko, albo gdzieś tam właśnie wychodzimy razem. A uprawiasz jakiś sport na co dzień? Na co dzień nie, ale czasami uprawiam, czyli na przykład jadę na rowerze, na rolkach. Czyli trzeba się wyszaleć po prostu. Trzeba się wyszaleć. Dzieciaki wymęczone, udaje się tak zaprogramować ten dzień, żeby rzeczywiście poczuły te aktywności? Zdecydowanie, oprócz tych atrakcji, które mamy przewidziane w harmonogramie, mamy również gry i zabawy sportowe na sali gimnastycznej, ponieważ zbiórka jest w szkole podstawowej numer 2 w Opolu. Tam jest nasze miejsce bazowe, docelowe, gdzie jeszcze dzieci mogą skorzystać sobie z atrakcji świetlicowych, czyli z różnych gier planszowych, z kolorowanek, z różnych malowanek. A sala gimnastyczna w szkole też jest oblegana? Jakie to są zajęcia? To są głównie gry i zabawy, takie typowo dla takich dzieci 1-3, bo ich mamy znaczną większość. W zbijaka gramy w murarza, gramy w berka, no również jakieś takie mini formy koszykówki, mini formy piłki ręcznej, siatkówki.